Zespół Podgórzanie początkowo nie nosił takiej nazwy. Był to bowiem zespół Koła Gospodyń Wiejskich. Powstał w 1976 roku, czyli 38 lat temu. Na początku był zespołem śpiewaczym, następnie z potrzeb rozwoju zespołu urodziły się obrzędy teatralne, które wymagały obecności panów. I dlatego zespół zaczął się nazywać Podgórzanie. Współzałożycielem i kierownikiem zespołu jest pani Teresa Malczewska. Natomiast instruktorem muzycznym jest pan Edward Cybulski, który wstąpił do zespołu w 1979 roku. Zespół liczy obecnie 25 osób. Skład zespołu ulega zmianie. Jedni przychodzą do zespołu, inni z niego odchodzą. W zespole panuje rodzinna atmosfera. Najstarszy członek zespołu, pani Rosalia, ukończyła 92 rok życia. W zespole śpiewają całe rodziny, przeważnie mężowie z żonami, a nawet ich córki. Zespół spotyka się w remizie, a w zasadzie w świetlicy, która kiedyś była piękną stodołą, gdzie przechowywano nawozy. Potem strażacy postanowili, że zrobią tu dla siebie siedzibę. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców powstała remiza, z której korzysta cała wieś, a nawet dwie, bo Mroczkowice i Kamień. Cała praca zespołu jest dokumentowana w kronikach. Zespół posiada już 11 tomów kronik, dzięki temu utrwalone zostały różne ciekawe, a czasem śmieszne historie zespołu. Dzięki zapiskom w kronice zespół nie może na przykład zapomnieć o tym, że jedna pani przyszła na występy w dwóch różnych butach, bo jak robiła obrządek, to zapomniała, że ma jednakowe buty wziąć. Można w kronikach znaleźć również opisy sytuacji z pewnego występu, podczas którego jedna z pań miała na sobie trzy spódnice.
Ponieważ jak się przebierała, to zapomniała ściągnąć poprzednie. Jedną z najpiękniejszych chwil dla zespołu był występ dla Ojca Świętego Jana Pawła II w 1998 roku. Z tego spotkania posiadają przepiękną dokumentację fotograficzną wykonaną przez fotoreporterów Obserwatorio Romano. Wielkim wyróżnieniem dla zespołu był występ z przepięknym obrzędem – Weselem Lwowskim w Teatrze Polskim w Warszawie. Kolejnym przepięknym momentem była również prezentacja muzyki u rekrutów, czyli jak dawniej żegnano młodych ludzi odchodzących do wojska w Kazimierzu nad Wisłą na przeglądzie śpiewaków i kapel ludowych. Zespół gościł Norwegów, Francuzów, Niemców, a nawet zespół z Malezji. Posiada przepiękne wspomnienia z pobytu w różnych krajach. Występował w Norwegii, Holandii, w Hiszpanii, w Barcelonie, trzykrotnie w Isur we Francji, dwukrotnie w Paryżu, jak również w Czechach i w Niemczech. W Niemczech zaprzyjaźnili się z pastorową, która urodziła się w Mirsku. Nawiązali współpracę z niemieckim zespołem z Aurich, gdzie również koncertowali. Podczas jednej z takich wizyt mieli okazję zobaczyć moment odpływu i przypływu Morza Północnego. Zespół bierze udział w wielu przeglądach, zdobywa różne nagrody za zajęcie pierwszych i drugich miejsc oraz za wyróżnienia. Jednak, jak sami podkreślają, nie zawsze najważniejsza jest nagroda czy zajęte miejsce.
Ważne jest to, żeby się bawić i móc śpiewać. Członkowie zespołu wywodzą się z różnych regionów. Mają różną kuchnię, różne stoły, różne piosenki i różne stroje. Stąd też strój zespołu określany jest przez panią Teresę Malczewską jako polski strój, ponieważ zawiera elementy charakterystyczne dla Polski. Składa się z pięknego, ręcznie wyszywanego gorsetu. Haft kaliski służy za bluzki, natomiast spódniczki wzorowane są typowo na spódniczkach lwowskich.